Ja myślę, że tutaj kwestie związane z bezpieczeństwem, to ten apel można wystosować do wszystkich kierowców, aby kierując samochodem czy zestawem pojazdów pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni zarówno za swoje bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo pasażerów, których przewozimy, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli jedziemy jakimkolwiek zestawem, to przed wyruszeniem w tą podróż upewnimy się, że w odpowiedni sposób zamocowaliśmy naszą przyczepę, że użyliśmy wszystkich blokad, które są możliwe, tak aby ta przyczepa w czasie jazdy nie odpięła się samoczynnie. Sprawdźmy, czy posiadamy odpowiednie i działające oświetlenie i czy to oświetlenie jest sprzężone też również na przyczepie, którą będziemy wieźli, tak aby sygnalizować zawczasu innym kierującym nasze manewry. I pamiętajmy przede wszystkim o tym, że w przypadku poruszania się zestawem z jakimkolwiek przyczepą, to ten zestaw, kierowanie tym samochodem jest troszeczkę inne, zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na drogę, patrzeć na komfort pokonywania zakrętów i inaczej do tego się zabierać. Także wszystkie te elementy, które na co dzień znamy z kierowania samochodem osobowym, musimy delikatnie zmodyfikować, jeżeli jedziemy albo samochodem większym, albo z jakąkolwiek naczepą, ale zawsze pamiętajmy o tym, aby zachować rozsądek na drodze, żeby nie wykazywać się żadną brawurą, bo przecież jedziemy na biwak, jedziemy na kemping, jedziemy na odpoczynek, a więc powinniśmy zarówno być zrelaksowani podczas jazdy, ale też podczas jazdy po to, żeby być na miejscu już zrelaksowanym i nie doprowadzić do jakiegokolwiek zdarzenia, które mogłoby niestety skutkować tym, że na ten biwak nie dojedziemy albo też z niego nie wrócimy.